chcę odegrać rolę przystojnego mężczyzny w długich włosach, to muszę założyć coś takiego na głowę. O, proszę. Możesz nawet hełm założyć. O, mam nadzieję, że okulary nie przeszkadzają. I to wszystko w przeglądzie portali internetowych. Mało brakowało. Widzę, że mamy gościa w Faktach o poranku. Jakiś takiej sporej wielkości owad trzmiel. Halo, a słabo słyszę. Ale to nieważne, bo to ciebie trzeba słyszeć, a nie ty nas. Masakra! Lustik, dawaj, pokaż się. Zachwyć mnie. Nie mam pudru. Nie mam pudru. No to co jest z panem? Co jest z tym po prostu telewizorowaniem? Trzeba będzie improwizować jak zwykle. I będzie YouTube gwarantowany. A my na co czekamy? Ej, teraz deszcz będzie padał. Już kapie. Na południe kraju. W drugiej części... Ops. Tak dzisiaj jest, trudno jest dzisiaj dość. Jest do powiedzenia, dżingiel się obraca. Kotuniu, tak? Jakby ci tu powiedzieć, mózg kobiety jednak różni się od mózgu mężczyzny. Wielkość mózgu nie zawsze świadczy o inteligencji. Nie brni! Nie brni! Dobrze. Ja będę... O, Kasia, teraz jest twój tułów, a moja głowa. Halo, halo, Marta, witam cię serdecznie. Nazywam się Paweł Wilk, halo, się nie znamy. Cześć, Marta. Dobra, loczek dobra, ci lata. Dobra. I wtedy ja powiem, że jest mało. O, sorry. Coś wpadło oczko temu misiu? Lustigu, na skuter se wsiądź i tak wjedź na plan z przytupem. Kinol mam czerwony, bo już wytarłam sobie pół makijażu. Wczoraj się wieczorem goliłem, czemu ja byłem nieogolony? No właśnie, no ewidentnie. Kochany, jaki ty jesteś dzisiaj elegancki! DJ Dzika, yo yo! Witam was, yo yo! Oj, DJ Dzika dzisiaj jest. Oh. Agata Dzikowska, dobry wieczór, dzień dobry. Już, już, możesz to zdjąć. Jeszcze raz, bo się mój test musi się naładować. Wow, jaki efekt specjalny. My zawsze szukamy dobrych stron takiego wstawania. Miejsca parkingowe są, tak. Bez korków się jedzie, tak jest. Ptaszki śpiewają, jest okej. Okay. Natomiast jest cała reszta wstawania otwartej. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy na jutro. Fakty o poranku od poniedziałku do piątku o godzinie 7. Pa! Pam, param, pam. Nie dziwcie się Państwo, że my historię faktów naszej redakcji dzielimy na erę, na dwie ery. Erę przed Lustigiem i erę z Lustigiem, bo od tej pory tak naprawdę nic nie jest takie, jak było. Proszę Państwa, razem z Justyną Janus-Konarską chcemy Państwu podziękować za ten sezon tych rozbudowanych, półtora godzinnych faktów o poranku. Wyszliśmy z założenia, że macie Państwo prawo odpocząć od ciężkiej pracy, ale także od nas troszeczkę na antenie, a szczególnie ode mnie, bo za Justyną będziecie pewnie Państwo mocno tęsknić. Justyna, chyba czas życzyć tym z naszych widzów, którzy na przykład już dziś albo jutro wybierają się na wakacje. Dużo słońca, pogodnego uśmiechu, nawet jeśli tej pogody czasami będzie brakować, to żeby Wam nie brakowało takiej codziennej wakacyjnej radości. Krótsze fakty o poranku o 8 przez całe wakacje, a z tymi naszymi długimi faktami o poranku wracamy dopiero po wakacjach we wrześniu, a więc do zobaczenia. Do zobaczenia.